Nowy sposób podróżowania w kosmos. 125 tysięcy dolarów za kosmiczną podróż balonem. Amerykańska firma Space Perspective zaczęła przyjmować rezerwacje na loty balonem na skraj kosmosu. Bilety kosztują 125 tysięcy dolarów, a pierwsze komercyjne loty unoszącego się na wysokość 30 km balonu planowane są na 2024 rok, informuje CNN. Statek kosmiczny Neptun może pomieścić pilota i 8 pasażerów w kapsule ciśnieniowej podwieszonej pod balon wypełniony wodorem. Okrągła kapsuła ma 5 metrów średnicy i poprzez duże panoramiczne okna umożliwia niezakłóconą obserwację podniebnej podróży. Unoszący kapsułę balon po pełnym wypełnieniu ma 100 metrów średnicy. Inauguracyjny lot bezzałogowy Neptuna odbył się 18 czerwca i trwał 6 godzin 39 minut. Komercyjne wycieczki z pasażerami mają trwać równo 6 godzin. Przez pierwsze dwie balon będzie się wznosił na skraj ziemskiej atmosfery, na wysokość ok. 30,5 km, gdzie zatrzyma się na kolejne 2 godziny, by dać czas kosmicznym turystom na podziwianie widoków. 2 godziny zajmie również powrót na Ziemię. Balon ma startować z kosmodromu na Florydzie i lądować na oceanie. Gaz w balonie jest lżejszy od powietrza i pozwala Neptunowi wznieść się na szczyt ziemskiej atmosfery niczym kostka lodu na tafli wody, tłumaczy na swoich stronach Space Perspective. W ostatnich latach turystyka kosmiczna rozwija się coraz szybciej. Nad swoimi programami kosmicznych podróży od lat pracują 3 miliarderzy. SpaceX Elona Muska chce uruchomić komercyjne loty kosmiczne w 2023 roku, a Blue Origin Jeffa Bezosa planuje w lipcu pierwszy suborbitalny lot turystyczny statku kosmicznego Nevis Shepard. Już w maju próbny lot odbył samolot kosmiczny opracowany przez należącą do Richarda Bransona firmę Virgin Galactic. Pierwszym kosmicznym turystą był amerykański milioner Dennis Tito, który w 2001 roku poleciał rosyjską rakietą Sojuz na Międzynarodową Stację Kosmiczną,